To był Tomasz Grzelewski, bardzo dziękuję Ci, Tomku. A w raporcie mamy kolejnych gości. Paweł Kobyliński, poseł Nowoczesnej, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Tomasz Lenz, poseł Platformy Obywatelskiej, kłaniam się. Dzień dobry, chociaż nie wiem, czy dobry po wypowiedzi pana Morawieckiego. No właśnie, okay. Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, no wygląda na to, że no przekazał mu Kornel Morawiecki w domu te wartości, które sam wyznaje, ale wicepremier wszedł chyba na bardzo grząski grunt. Nie wiem, co Kornel Morawiecki przekazywał swojemu synowi w domu. No, słuchając pana posła Morawieckiego z mównicy, rzeczywiście niekiedy jesteśmy zaskoczeni jego poglądami, ale to zostawmy rodzinie Morawieckich. I oni sobie przy niedzielnym obiedzie, przy rosole przekazują sobie takie inne treści i wartości. Natomiast wypowiedź pana premiera Morawieckiego po prostu przeraża. Jakiekolwiek odnoszenie się do faszystowskich Niemiec, jakiekolwiek odnoszenie się do sytuacji obecnej w Polsce, chyba wynika z tego, że premier Morawiecki widzi jakieś analogie i to już jest zastraszające, to dziwi. A po drugie, oczywiście droga faszystowskich Niemiec, de facto od wyborów w 1933 roku do doprowadzenia do destabilizacji sytuacji w Europie i ostatecznie dramatycznej II wojny światowej, która doprowadziła do zamordowania wielu milionów ludzi i zagłady Żydów, to była długa droga, więc tutaj ta analogia może jest przedwczesna. Natomiast samo chwalenie się systemu, który do tego doprowadził, jako który jest akceptowany, który może być traktowany pozytywnie, jest co najmniej nie na miejscu. To jest najdelikatniejsze określenie, jakiego mogę użyć. Znaczy, ale to premier Morawiecki absolutnie pewne braki w historii wyszły po prostu, bo jak gdyby premier Morawiecki chciał się powołać na to, że rządy prawa, mimo że miały funkcjonować w nazistowskich Niemczech, to doprowadziły do dyktatury i ostatecznie do II wojny światowej, kiedy było odwrotnie, bo władza ludu w nazistowskich Niemczech miała być najważniejsza. Przypomnę, tak? Że w 1933 roku po wyborach parlamentarnych doszło do porozumienia partii Adolfa Hitlera z partią chrześcijańskich demokratów, na podstawie którego to porozumienia zawieszono funkcjonowanie konstytucji. I od tego rozpoczęła się a droga Niemiec do dyktatury, do traktowania najpierw swoich obywateli, a później całej Europy jako pola do oddziaływania siłą. I mam nadzieję, że premier Morawiecki nie ma na myśli tego, że państwo powinno być na tyle silne, żeby traktować siłą swoich obywateli, chociaż obserwujemy już od wielu miesięcy działania, które rzeczywiście rodzą niebezpieczeństwo państwa totalitarnego, państwa, które stopniowo, krok po kroku chce traktować swoich obywateli tak, aby oni podporządkowali się władzy, nie odzywali się, a opozycja, żeby nie zadawała pytań, bo w tej chwili właśnie tak to wygląda, chociażby w przypadku tego nieszczęśliwego wypadku pani premier Szydło, który miał miejsce w tamten piątek. Taki wywiad wygląda źle u nas, jest źle odbierany w Polsce, no komentujemy go, ale chyba jeszcze gorzej wygląda na zachodzie Europy. Znaczy, wydaje mi się, że no to jest już totalny blamasz, to co minister Morawiecki zrobił. Zastanawiam się, co go skłoniło, żeby mówić takie rzeczy. I to już właściwie rzeczywiście nie ma znaczenia, czy on to powie w polskiej telewizji, czy w telewizji niemieckiej. Minister konstytucyjny, wicepremier mówi, że wola jakiegoś narodu ma być, znaczy to akurat jego ojciec powiedział, ale widać, że to bardzo przesiąkło pana ministra, że wola narodu ma być poza prawem. No to przepraszam, no to jeśli wolą narodu będzie, nie wiem, zabić kolegę albo mnie, no to ja jednak chciałbym mieć jakieś swoje prawa, bo to jest przypadek skrajny, ale to pokazuje ten, powiem szczerze, idiotyzm tej wypowiedzi. To już tego nie można inaczej. To jest człowiek skrajnie nieodpowiedzialny. Jeśli ktoś mówi, że można wolą narodu czy wolą kogokolwiek zmieniać jakieś zasady prawa, to czy nie ma być kary śmierci, czy mamy prawo do obrony, no to mogą być, to jest wola narodu. Tak minister Morawiecki mówi o tym, co się tutaj dzieje. Ale to pan już znajduje jakiekolwiek wytłumaczenie dla wielu słów, które padały w tym wywiadzie? Czy minister Morawiecki nie zdawał sobie sprawy, że to dotrze do Polski, czy też po prostu no, jego rozmówca był zbyt ostry, zbyt mocny i troszeczkę puściły mu nerwy, bo tutaj i atakował i profesora Rzeplińskiego, i Adama Bodnara, mówił o nim, że jest politycznie skażony. Było bardzo dużo mocnych, być może niepotrzebnych panie słów. Panie redaktorze, minister Morawiecki ma tą przypadłość, że czasami mówi to, co myśli, albo prawdę. Czasami się to rozjeżdża, czasami nie. Trzeba pamiętać, że jako pierwszy chyba powiedział, że 500+ jest na kredyt, że nie mamy pieniędzy na inwestycje. Prawda, wszystko się zgadza. I tutaj też powiedział, co myśli. I to jest najgorsze, że on rzeczywiście tutaj widać po tak idiotycznej opowieści, że on rzeczywiście tak myśli. I to jest
a niesamowite zagrożenie dla mnie, dla wszystkich państwa, dla wszystkich tych, którzy nawet popierają PiS, bo trzeba pamiętać, że reżimy lubią tak naprawdę również dokręcać śrubę tym, którzy je popierają. Tak właśnie było w nazistowskich Niemczech, tak było w Rosji, przecież Władimir Putin też był populistą, też mówił o rządach prawa, silnej ręki, teraz jak to wszystko będzie teraz dobrze ułożone. Tu mój szanowny kolega dobrze przytoczył historię. To nie jest tak, że nazistowskie Niemcy powstały od razu były obozy zagłady. To jest taki krok po kroczku i niestety też nazistowskie Niemcy zniszczyły Trybunał Konstytucyjny. Od tego się zaczyna i teraz oni pokazują swoją twarz. To teraz inne pytanie. Ale po tym wywiadzie opinia o polskim rządzie, która jest zła w zachodniej Europie, jest zła także w dużej części demokratycznego świata, no po tym wywiadzie będzie jeszcze gorsza, tak? Że to jest opinia o Polsce, o nas wszystkich, o naszym kraju. No wydarzą, takie słowa nie powinny paść z ust pana premiera Morawieckiego. Ale znowu to są takie słowa, które wydaje się, że są skierowane przede wszystkim do Polaków. To znaczy sam przekaz jest skierowany do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo często słyszeliśmy podobne słowa z ust polityków PiSu. Czy to jest sygnał Mateusza Morawieckiego dla Jarosława Kaczyńskiego, że on w razie czego jest w stanie zastąpić Beatę Szydło na stanowisku premiera? Ja myślę, że tam jest parę różnych osób, które bardzo by chciały i każde takie potknięcie premiera czy jakaś słabsza chwila, tam na pewno sobie niektórzy robią bardzo mocne zakusy na to, żeby zastąpić. Pan minister Morawiecki jest człowiekiem niesamowicie ambitnym, nie musi robić polityki dla pieniędzy, ma z czego żyć i w związku z tym prawdopodobnie może pan redaktor ma rację. Niestety, my życzymy pani premier Szydło oczywiście zdrowia, ale jest hipotetycznie możliwa sytuacja, że ona może z takiego lub innego powodu ustąpić ze stanowiska. Jeżeli by do tego doszło, to jeżeli jakikolwiek polityk Prawa i Sprawiedliwości takimi metodami, w taki sposób próbuje sobie schlebiać przychylność Jarosława Kaczyńskiego, udzielając takich wywiadów, świadczy to jego niskim morale i braku zasad, tak? Bo ambicja w polityce jest rzeczą naturalną i rzeczywiście wielu polityków nakręca wyłącznie ambicja, a niechęć służenia innym ludziom. Natomiast jeżeli takimi metodami miałby premier Morawiecki chcieć objąć kiedyś w przyszłości funkcję po pani premier Beacie Szydło, to znaczy, że na pewno na tą funkcję się nie nadaje. Mamy jeszcze inne ważne pytanie dotyczące Europy, dotyczące tego, jak jesteśmy tam odbierani, czyli informacje Financial Times, bądź co bądź poważnej gazety, która twierdzi, że Jarosław Kaczyński w rozmowie z Angelą Merkel sugerował, że wobec Donalda Tuska można wystosować europejski nakaz aresztowania. No to już brzmi potężnie absurdalnie. Jarosław Kaczyński ma chyba jakiś kompleks, naprawdę. I zastanawiam się, jak można takie coś powiedzieć do głowy obcego państwa, kiedy staramy się, żeby Polak był na najważniejszym stanowisku w Unii Europejskiej. I nawet jeśli ja mogę mieć do pana Donalda Tuska pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o jego bycie premierem, no to do głowy by mi nie przyszło, żeby coś takiego robić. Chciałbym tylko przypomnieć, jak i PiS, i politycy PiSu mówią o skarżeniu do Unii. A to oni tak naprawdę chodzą i skamlają do innych, żeby czegoś nie robić. Oni robią konferencje, że w Polsce są fałszowane wybory i tak naprawdę to oni próbują rozgrywać ich własne takie malutkie interesiki tu wewnętrzne, a tak naprawdę Polska dostaje na tym bardzo mocno po głowie. Ale co jeśli prezes Prawa i Sprawiedliwości ma informację, że rzeczywiście już w prokuraturze gdzieś jest szykowane przesłuchanie do Donalda Tuska, są szykowane jakieś zarzuty słuszne czy nie i czy zostaną one obronione, czy potem podtrzymane, to już inna sprawa, ale no po prostu taka informacja może już do jego uszu mogła dotrzeć. Wykorzystywanie, czy próba wykorzystywania prokuratury w walce politycznej w Polsce miała miejsce już za rządów PiSu przez 2 lata, kiedy PiS rządził. Dzisiaj także możemy się spodziewać, że prokuratura, która jest pod mocnym wpływem, właściwie można powiedzieć pod poleceniami ministra Ziobro, może rzeczywiście być wykorzystywana do walki politycznej. Tylko życzyłbym panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu prezesowi Kaczyńskiemu, żeby zwrócił uwagę na to, co się dzieje wokół ministra Ziobry. Bo jeżeli rzeczywiście ma jakieś wątpliwości, to do tego, jeżeli ktoś łamie prawo, to przypomnę, że w Parlamencie Europejskim trwa dochodzenie związane z tym, że partia pana ministra Ziobry, który nazywa się ministrem sprawiedliwości, jest podejrzana o zdefraudowanie środków unijnych. I jakoś tym się Jarosław Kaczyński nie interesuje. Natomiast straszy kanclerz Merkel, że jeżeli kandydatura Donalda Tuska będzie miała realne poparcie szefów rządów państw unijnych i będzie Donald Tusk miał szansę ponownie kandydować i pełnić swoją funkcję kolejną kadencję, to on zamierza przeciwdziałać temu poprzez to, że chce wysłać za nim list, który będzie świadczył o tym, że polska prokuratura o coś go
podejrzewa. Świadczy o tym, że po pierwsze ma Tuskolęk, nie pierwszy raz ma Tuskolęk pan Kaczyński. Przegrał z nim rzeczywiście debatę telewizyjną, która położyła szansę PiS-u na przejęcie władzy sprzed właściwie 9 laty, a dzisiaj ma jego ogromny kompleks i nie może przyjąć do wiadomości, że Polska potrzebuje dobrego polityka, sprawdzonego polityka, szanowanego polityka na funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, a że to jest polityk nie z partii Prawa i Sprawiedliwości, tylko reprezentujący kiedyś Platformę Obywatelską, były premier Rzeczypospolitej, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie może po prostu to przejść przez jego właśnie ten Tuskolęk, który powoduje, że chce zablokować kandydaturę, która jest ważna i potrzebna dla Polski. A jak takie słowa mogły zostać odebrane przez Angelę Merkel? Co mogła pomyśleć, jaki komunikat mogła zawieść na Zachód? To znaczy, ja nie wiem, czy ona właśnie to przekazała. Zastanawiam się, no, pani Angela Merkel jest politykiem bardzo pragmatycznym i na pewno też orientuje się relatywnie w sytuacji wewnętrznej Polski. Na pewno ma swoje źródła, czyta gazety. Mam nadzieję, że tak naprawdę nie wzięła tej sprawy poważnie i zdaje sobie sprawę, że no, tu są jakieś wewnętrzne gierki. Donald Tusk na pewno jako Polak powinien mieć poparcie Polski na to stanowisko. My jako jedyny kraj chyba tego poparcia nie damy. No, narażamy się na wstyd. Nie wiem, czy była jakaś inna nie taka sytuacja. No, to jest dla mnie no, kuriozum. No, przepraszam, ale jak trzeba być naprawdę skupionym tylko na sobie, na swoich malutkich interesach, żeby zrobić coś takiego? To jest wstyd. Mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca i to był element pewnej gry politycznej, którą Jarosław Kaczyński w rozmowie z Angelą Merkel prowadził. Zresztą prawdopodobnie tego rodzaju zastrzeżenie zostało zgłoszone na kolacji, jak wiemy, bo spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z panią kanclerz było na kolacji, więc myślę, że pani kanclerz chyba nie zjadła z apetytem do końca tego posiłku. Inne pytanie o Platformę Obywatelską, która zajmuje się dalej sprawą kierowcy Seicento. Dzisiaj państwo działają w związku z prokuraturą, składają zawiadomienie. Jest sens cały czas tej sprawy się trzymać, ale także zgłaszać to do prokuratury, biorąc pod uwagę, że no chyba śledczy jednak niewiele z tym zrobią. Znamy doświadczenia. Nie tylko Platforma, bo cała opozycja interesuje się tą sprawą. Nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, właśnie PiS by chciał, aby opozycja nie zabierała głosu, nie zadawała pytań, a obywatele się nie interesowali. Te wszystkie wypadki drogowe, które się wydarzyły, prezydenta Dudy, ministra Macierewicza, pani premier Szydło, ja to nazywam jako serial W drodze na Białoruś. Dlaczego W drodze na Białoruś? Bo tam właśnie tak jest, że władza doprowadziła do tego, że opozycji nie ma, albo się opozycja nie odzywa, a ludzie się nie interesują, bo się po prostu boją. I jeżeli wypadek ma miejsce w piątek wieczorem, a w sobotę i w niedzielę de facto prokuratorzy powinni być jeszcze w domu, prawda, bo jest weekend, a oni już w sobotę i niedzielę wydają opinię, że winnym jest kierowca samochodu osobowego, który otarł się o samochód pani premier Beaty Szydło, to dzieje się w takim tempie, że już jest podejrzany, już zastanawia, dlaczego w takim tempie prokuratura wypowiada się w ten sposób, że ktoś jest winny, skoro w ogóle nie było sprawy w sądzie. Jak wiemy, cały czas jesteśmy krajem, w którym działa system obrony w sądzie, gdzie można przedstawić swoje argumenty i to sąd wydaje opinię, kto jest winny, a kto winny nie ale jest. Właśnie tak? Póki co jeszcze sądy są niezawisłe, więc dlaczego nie zostawić tego po prostu adwokatowi, tego chłopaka i prokuraturze? Chciałem powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości swoimi przedstawicielami atakuje zarówno adwokata pana który jest podejrzany o to, że spowodował ten wypadek, bo to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że on jest podejrzany. To nie jest tak, że na pewno jest winny. Atakuje posłów opozycji za to, że zajęli się sprawą, tylko od czego jest poseł opozycji, od czego jest w ogóle poseł, żeby zajmować się sprawą. To jest człowiek z Oświęcimia i posłowie Borys Budka z Platformy Obywatelskiej i Marek Sowa z Nowoczesnej zajęli się tą sprawą i mają do tego pełne prawo. I jeśli teraz właśnie atakujemy, no to właśnie znowu chyba idziemy do tego pierwszej rzeczy, o której rozmawialiśmy, czyli że wola narodu, a PiS bardzo lubi się tak naprawdę nią troszkę zasłaniać, bo mówi, że wygrał wybory, no to teraz będzie takie, że oni mają zawsze rację. No, coś w tym, jednakże jest bardzo ważna rzecz, mianowicie ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
obliguje parlamentarzystów do zajmowania się takimi sprawami. Tak, my mamy obowiązek, więc ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość kwestionuje fakt, że zapisany w ustawie obowiązek posła jest uznawany przez PiS jako hejt i jako element gry politycznej. Nie, my musimy się tym zająć i będziemy się tym dalej zajmować. Musimy też tutaj postawić kropkę. Paweł Kobyliński, poseł Nowoczesnej, Tomasz Lenz, poseł Platformy Obywatelskiej, goście raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A na koniec rozwiązania naszej sądy SMS-owej. Dzisiaj pytaliśmy państwa, czy Prawo i Sprawiedliwość i prokuratura próbują zrobić kozła ofiarnego z kierowcy Seicento. 97% naszych widzów uważa, że tak właśnie jest. 3% naszych widzów uważa, że prokuratura i PiS nie robią kozła ofiarnego z kierowcy tego już słynnego Seicento. Dziękuję państwu za oglądanie raportu i za głosy w sądzie SMS-owej. Kolejny program już jutro. Do zobaczenia.